Rok 1944. Upiorne ruiny Warszawy. Tysiące Polaków walczyło i ginęło na zrujnowanych ulicach w jednej z najbardziej desperackich i najmniej znanych bitew II wojny światowej. Powstanie warszawskie było największym w całej wojnie zbrojnym wystąpieniem przeciwko okupacji niemieckiej. Walki wciąż trwały, gdy Polacy zostali bezdusznie zdradzeni przez swoich sojuszników. Powstanie warszawskie. Bohaterstwo i zdrada. Wszystko zaczęło się 1 września 1939 roku. Niemcy zaatakowali Polskę od zachodu. 17 września od wschodu uderzyli Rosjanie. Miesiąc po rozpoczęciu wojny rząd polski uciekł do Paryża, a potem do Londynu. Przebywające na wygnaniu władze od samego początku organizowały ruch konspiracyjny przeciwko okupantowi. Te oddziały stanowiły część państwa podziemnego. Zostały stworzone, by walczyć o odzyskanie niepodległości. Polska Armia Krajowa była największą organizacją zbrojnego oporu w okupowanej Europie. W samej Warszawie działało 40 tysięcy gotowych do walki powstańców. Jeśli wróg okupuje twój kraj, pozostaje tylko przyłączyć się do ruchu konspiracyjnego. Młodzi ludzie zaczynali od roznoszenia prasy podziemnej. W międzyczasie kończyli szkołę. Do Armii Krajowej wstępowali nawet 16-latkowie. W wieku 18 lat rekruci przechodzili szkolenie wojskowe. Każdy, kto chciał walczyć za ojczyznę, mógł się przyłączyć. Młodzież była zaangażowana w tak zwany mały sabotaż. Malowaliśmy na murach nasze symbole, naklejaliśmy plakaty i roznosiliśmy ulotki. Robiliśmy to z wielkim poświęceniem, a warszawiacy nas popierali. Przydzielono mi grupę młodzieńców. Byłem odpowiedzialny za ich szkolenie. 4 razy w tygodniu, głównie wieczorami, przez co najmniej godzinę uczyłem ich, jak używać broni. Byliśmy pewni, że w końcu nadejdzie czas, gdy będziemy mogli zemścić się na okupancie. Walkę zaczęto od ataków na niemieckie ciężarówki i wykolejania pociągów. Potem podkładano bomby w koszarach SS i wykonywano wyroki na oficerach niemieckich. Ruch oporu był coraz silniejszy, desperacja Niemców również. Pierwsze aresztowania gestapo przeprowadziło na podstawie książki telefonicznej. Aresztowano każdego z tytułem profesora, doktora czy inżyniera. Mordowali 100 Polaków za każdego zabitego Niemca. Przeprowadzali łapanki, odbywały się publiczne egzekucje. Na skrzyżowaniach głównych ulic stały szubienice. Wychodząc z domu, każdy mógł zostać zatrzymany przez niemiecki patrol i zabrany do aresztu. Ludzie znikali bez śladu. Tak przez 5 lat wyglądało życie w Warszawie. Każdy był potencjalną ofiarą. W ciągu 5 lat 1/3 warszawiaków, jakieś 460 tysięcy ludzi, wysłano na przymusowe roboty, publicznie stracono lub zagazowano w obozach śmierci.
or gassed in the death camps. Cała moja rodzina działała w konspiracji. Przez 5 lat modliłem się przed zaśnięciem o to, by nie przyszło po nas gestapo. Po prostu śmierć czaiła się za każdym rogiem. W wieku 14-15 lat człowiek nie myśli o śmierci. Ja miałam nerwy ze stali. W terroryzowanym mieście polskie podziemie planowało historyczny zryw ku wolności. Ta operacja miała zmienić bieg wojny. Potrzebna była jednak pomoc Rosjan, co dla Polaków stanowiło spory problem. Polacy i Rosjanie byli teraz sojusznikami, lecz przez pierwsze 2 lata wojny Stalin trzymał stronę Hitlera. W tym czasie Rosjanie zamordowali 22 tysiące polskich oficerów. W roku 1943 szczątki ponad 4 tysięcy z nich odnaleziono w masowych grobach w pobliżu Katynia. Jak na ironię, odkrycia dokonali Niemcy. Do stycznia 1944 roku Armia Czerwona wyparła Niemców z Rosji. Następnie kontynuowała natarcie aż do przedmieści Warszawy. Z powodu Katynia Polacy niechętnie godzili się z tym, że muszą liczyć na pomoc Rosjan. Wśród dowódców ruchu oporu dominował pogląd, że nie po to wycierpieli tyle ze strony nazistów, by teraz bezczynnie patrzeć, jak Rosjanie zajmują Polskę. Gdyby nic nie zrobili, zaprzeczyliby historycznym prawom do własnej ziemi. Uznali, że bierność będzie odebrana jako zrzeczenie się prawa do samostanowienia i niepodległości Polski. Dwudziestego 29 lipca 1944 roku Radio Moskwa zaapelowało do warszawiaków o rozpoczęcie powstania. Polacy mieli przeciw sobie 25 tysięcy żołnierzy niemieckich. Chcieli wyzwolić stolicę przed przybyciem Armii Czerwonej. Czuliśmy, że coś wisi w powietrzu. Wszyscy wiedzieli, że sytuacja uległa zmianie. Rosjanie byli coraz bliżej. Czekaliśmy na sygnał do walki. Napięcie sięgnęło szczytu. Powstańcy szykowali broń. Cywile w napięciu wsłuchiwali się w dudnienie salw odległej artylerii. 30 lipca Armia Czerwona znajdowała się zaledwie 10 km od Warszawy. Następnego ranka generał Bur-Komorowski zadecydował, że powstanie rozpocznie się 1 sierpnia o godzinie 17. Młodzi ludzie, wielu nie miało nawet 20 lat, chwycili za broń i założyli na ramiona biało-czerwone opaski. Proszę pana, trudno opisać ten pierwszy dzień. Mieliśmy serdecznie dość Niemców, okupacji i aresztowań. Myśleliśmy tylko o tym, by chwycić za broń i ruszyć do walki. Pierwszego sierpnia o godzinie 17 rozpoczęło się powstanie warszawskie. Powstańcy zaatakowali 180 rozrzuconych po mieście niemieckich placówek. Po kilku dniach ciężkich walk zdobyli elektrownię, a także silnie bronioną pocztę główną. Zdobyli elektrownię, a także silnie bronioną pocztę główną.
Powstańcy odnieśli pierwsze sukcesy. W ogóle byliśmy jak w transie. W końcu mogliśmy walczyć i nie musieliśmy ukrywać broni pod płaszczami. To było niesamowite. Każdy czuł to samo. Uniesienie, radość, zachwyt. Wszyscy mieszkańcy czekali na ten moment. Warszawa była wolna. Pytanie brzmiało, jak długo uda się bronić stolicy? Powstanie przebiegało po myśli Polaków. Po dwóch dniach zażartych walk, powstańcy opanowali 4 z 8 dzielnic Warszawy. Panował niezwykły entuzjazm. Wszędzie wywieszano polskie flagi. Cywile, w tym kobiety i dzieci, zbierali płyty chodnikowe i meble, przewracali tramwaje i samochody, a następnie budowali z tego barykady. Kontrolowaliśmy spory obszar miasta. Na każdym zdobytym skrzyżowaniu musieliśmy natychmiast wznosić barykadę. Dzięki temu niemieckie czołgi nie mogły wjechać na nasz teren. Za utrzymanie pozycji powstańcy zapłacili wysoką cenę. Pierwszego dnia walk Armia Krajowa straciła 2,5 tysiąca ludzi, czyli tyle, ile alianci stracili na plażach Normandii. Powstańcy podjęli desperacką próbę opanowania lotniska, jednak pozostało ono w rękach Niemców. Oczywiście Niemcy wykorzystali samoloty, które bez przerwy bombardowały pozycje Armii Krajowej. Przedstawiało się to wszystko dość ponuro. Polakom brakowało broni. Niemcy dysponowali nowoczesnym uzbrojeniem. Wykorzystali przeciwko nam najpotężniejsze działa. Strzelały one pociskami, które obracały w gruzy całe kamienice. Powstańcy w liczbie 40 tysięcy mieli przewagę nad 25 tysiącami Niemców. Jednak Armia Krajowa mogła uzbroić tylko 2,5 tysiąca ludzi. Braki w uzbrojeniu powstańcy nadrabiali umiejętnościami. Byli świetnymi strzelcami. Zaskoczyło mnie to, że podczas powstania warszawskiego Niemcy mieli 2 razy więcej zabitych niż rannych. Powstańcy świetnie strzelali, mieli przy tym niewiele amunicji, dlatego obowiązywała zasada: jedna kula, jeden Niemiec. Problem polegał na tym, by podejść dostatecznie blisko. Niemcy próbowali zachować dystans. My chcieliśmy podejść jak najbliżej, ponieważ mieliśmy tylko pistolety. Powstanie miało trwać 3 do 5 dni. Gdy Polacy nie zdołali zająć lotniska, stało się jasne, że będą potrzebować pomocy. Armia generała Konstantego Rokossowskiego znajdowała się na drugim brzegu Wisły. Jeszcze przed wybuchem powstania Rokossowski dostał rozkaz zajęcia Warszawy. Miał to zrobić do 2 sierpnia. Powstańcy rozpoczęli więc walkę w dogodnym momencie. Jednak 2 sierpnia Niemcy zorganizowali kontratak i odepchnęli Rosjan. Chcąc ratować powstanie,
Premier Stanisław Mikołajczyk poleciał z Londynu do Moskwy, gdzie spotkał się ze Stalinem. Stalin obiecał, że po przegrupowaniu wojsk rozpoczną się zrzuty broni i amunicji. Do tego czasu Polacy musieli radzić sobie sami. Bitwa nabrała całkiem innego wymiaru. Warszawa była jedynym miastem, które powstało przeciw Niemcom. Dla przykładu i z zemsty Hitler kazał zrównać miasto z ziemią. Niemcy rozpoczęli kontratak i musieliśmy się cofać. Wtedy zaczęły się potężne bombardowania. Ginęło więcej cywilów niż powstańców. Zapadały się całe budynki. Ludzie ginęli pod gruzami. Hitler powierzył stłumienie powstania między innymi brygadzie Dirlewangera, jednemu z najbardziej bezwzględnych oddziałów frontu wschodniego. To były krwiożercze zbiry, a nie żołnierze. Mordercy i gwałciciele. Potrafili polać jeńców benzyną i spalić ich żywcem. Bardzo młodych, bardzo pijanych. Byli bardzo młodzi i bardzo pijani. Zaciągnęli ludzi do piwnicy i wszystkich rozstrzelali. Upadłam pomiędzy ciała. Byłam mała i szczupła, więc nic mi się nie stało. Gdy wstałam, krew chlupała mi w butach. Byłam nią cała pokryta. W pierwszym tygodniu powstania zginęło ponad 40 tysięcy cywilów. Nie da się o tym zapomnieć. Wciąż mam przed oczami niemieckie mundury, krew torturowanych i mordowanych ludzi. To zostaje w człowieku na zawsze. Jednak powstańcy nie zamierzali się poddać. W całej Warszawie działało 600 kompanii Armii Krajowej. Niemcy bombardowali miasto i niszczyli budynki. W końcu uznawali, że dana ulica jest zdobyta i ruszali dalej. Następnego dnia okazywało się, że powstańcy kryli się w piwnicach lub między ruinami i wciąż zamierzali walczyć. Niemcy rzucili do walki 8 tysięcy świeżych żołnierzy. 14 sierpnia rozpoczęli uderzenie na Stare Miasto. Chcieli oddzielić od siebie grupy powstańców i zlikwidować mężczyzn, kobiety i dzieci. Lipca 1944 roku alianci wylądowali w Normandii. Rozpoczęły się walki na froncie zachodnim. Dwa miesiące później alianci z pomocą francuskiego ruchu oporu wyzwolili Paryż. Polscy żołnierze walczyli u boku aliantów na każdym froncie. Jednak powstanie warszawskie trwało już 3 tygodnie i nie otrzymało żadnego wsparcia.
Armia Krajowa wciąż walczyła, jednak bitwa była coraz bardziej jednostronna. Pistolety i bomby domowej roboty przeciw samolotom i czołgom. Powstanie poruszyło warszawiaków, którzy ochoczo wspierali Armię Krajową. Wielu z nich przyłączyło się do służb administracyjnych AK, odpowiadających za żywność i obsługę szpitali polowych. Brakowało chirurgów i opatrunków, a jednak ci, których mieliśmy, świetnie się spisywali, mimo że musieli operować w tak trudnych warunkach. Odwagą wykazało się również wiele kobiet. A przed powstaniem było ich mniej. To przecież było dużo dziewcząt. Dziewczęta pełniły obowiązki pielęgniarek. Bardzo potrzebowaliśmy kobiet, które potrafią udzielić pierwszej pomocy. Dziewczęta nosiły ze sobą torby z bandażami i nosze. Życie w Warszawie stało się surrealistyczne. W oblężonym mieście możliwe były dwie formy egzystencji. Powstańcy walczyli na ulicach Warszawy. Cywile i ranni kryli się przed bombardowaniami w piwnicach lub w wykopanych pod ruinami schronach. W piwnicach ludzie porobili sobie legowiska. Piwnice zastępowały nam domy. Dorośli i dzieci przesiadywali tam dniami i nocami. Czasem późno w nocy wychodzili zaczerpnąć świeżego powietrza, ale dookoła wszystko płonęło. Przez pewien czas nie mieliśmy wody. Musieliśmy czołgać się do rzeki. W jednej z oblężonych dzielnic przetrwał ogród warzywny. Tego lata warzywa, w szczególności pomidory, nadzwyczaj obrodziły. Do ogrodu było jakieś 20 metrów. Ludzie umierali z głodu i pragnienia. Niektórzy ryzykowali. Pomidory wymieszały się z ludzką krwią i fragmentami mózgu. Z 2 września upadło Stare Miasto. 9 dni później, gdy warszawiacy walczyli o przetrwanie, Armia Czerwona w końcu ruszyła do walki. Rosjanie uderzyli na Pragę. Armia Czerwona była tuż. Wszyscy sądzili, że już za kilka dni będziemy wspólnie atakować wycofujących się z miasta Niemców. Gdy powstańcy uznali, że natarcie będzie kontynuowane, Armia Czerwona stanęła. Rosjanie czekali, a niemieckie bombowce wciąż panowały nad warszawskim niebem. Proszę pana, na to mogę odpowiedzieć jedno, że... Byliśmy wściekli. Niemcy atakowali nas z powietrza, a ja zastanawiałem się, gdzie są ci dranie. Zamiast przegonić niemieckie samoloty, od czasu do czasu wystrzelili z działa. Widzieliśmy Rosjan, zajęli Pragę. Obiecali, że przyjdą nam z pomocą, ale nie przyszli. Stali tam i patrzyli, jak umieramy. Zatrzymując natarcie Armii Czerwonej, Stalin w końcu ujawnił swoje plany.
Powstańcy byli dla niego zbyt niezależni. Stalin chciał wyzwolić Polskę, powołując Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. To nie byli autentyczni polscy politycy. Nikt nie słyszał o tych ludziach. Stanowili zbieraninę byłych więźniów, którym nagle nakazano pełnić rolę ministrów. Marionetkowy rząd czekał na to, jak zareaguje świat. Stalin chciał, by ci ludzie tworzyli po wojnie legalne władze Polski. Realizował swój plan przy współudziale Stanów Zjednoczonych i Anglii. 9 miesięcy wcześniej, podczas konferencji teherańskiej, Stalin przekazał Churchillowi i Rooseveltowi, że za swój wkład w wojnę chce wschodniej Polski. Churchill nieoficjalnie dał Stalinowi do zrozumienia, że jest to możliwe. Następnego dnia, nie konsultując się z Churchillem, to samo powiedział mu Roosevelt. Po rozmowach Stalin uznał, że zachodnie mocarstwa zgodziły się na taki układ granic i jest to już ustalone. Stalin dobrze wiedział, że jego armie mają decydujące znaczenie w walce z Hitlerem. Temu nie da się zaprzeczyć. Churchill i Roosevelt, pragnąc mieć w nim sojusznika, położyli fundamenty pod nowy podział Europy. Stanisław Mikołajczyk, premier polskiego rządu na wygnaniu, nic nie wiedział o tych ustaleniach. Miesiąc po rozpoczęciu powstania, Armia Krajowa wciąż toczyła desperacką bitwę o stolicę. Niemcy wyniszczali powstańców przerażającą bronią. Używali wyrzutni rakiet, które Polacy nazywali krowami, ponieważ wydawały przeraźliwy ryk. Cywile wiedzieli, że mają zaledwie kilka minut na ratowanie przyjaciół, zanim spadnie następny pocisk. Pewna kobieta szukała męża, który został zasypany pod gruzami. Prosiliśmy ją, by wskoczyła do rowu, ale tego nie zrobiła. Po bombardowaniu wyszliśmy z kryjówki i zobaczyliśmy ciało tej pięknej młodej kobiety. Było pozbawione skóry. Przez 6 tygodni powstańcy samotnie toczyli bój z Niemcami. Armia Czerwona stała na drugim brzegu Wisły. Dzięki gazetom i radiu cały świat dowiedział się o walczącej Warszawie. Wytrwałość powstańców wprawiła Amerykanów i Anglików w zdumienie. Palące pytanie brzmiało, czy alianci zaofiarują się z pomocą? Churchill i Roosevelt zaczęli naciskać Stalina, który w połowie września w końcu ustąpił. Nakazał Armii Czerwonej wznowienie ofensywy. Była to jednak farsa. 12 września Rosjanie niespodziewanie wznowili ofensywę. Rosyjskie samoloty zaczęły zrzucać nam zaopatrzenie, ale zrzucali zasobniki bez spadochronów. Zawartość zazwyczaj nie nadawała się do użytku. Karabiny, które zrzucali, pochodziły z I wojny światowej. Nasza amunicja nie pasowała do nich. Churchill był wściekły na Stalina za te wymuszone starania. Jednak autorytet Churchilla osłabł, a potęga Stalina rosła. Smutna prawda jest taka, że aby zwalczyć zło Hitlera,
Trzeba było działać w zmowie z innym złem. Rosjanie nie podjęli poważnych prób wsparcia powstania. Uczynili to jednak Amerykanie i Brytyjczycy. 18 września wysłali z Włoch 107 samolotów. Niebezpieczny lot miał trwać 14 godzin. Operację opatrzono kryptonimem Frantic. Był słoneczny, ciepły dzień. Usłyszeliśmy ryk silników. Nie wiedzieliśmy jednak, kto się zbliża. Na niebie pojawiło się mnóstwo spadochronów. Powstańcy sądzili, że w końcu nadleciały posiłki. Myśleliśmy, że to spadochroniarze. Byliśmy zachwyceni, widząc setki wysokich sylwetek. Nie byli to jednak żołnierze, lecz paczki z żywnością, amunicją i bronią. Zasobniki zrzucano z tak dużej wysokości, że 80% z nich trafiło w ręce Niemców. Nadzieje powstańców okazały się płonne, ale najgorsze miało dopiero nastąpić. Niemcy wyładowali porzucony czołg z materiałem wybuchowym. Powstańcy zabrali maszynę za barykady. Dookoła czołgu zebrały się setki rozradowanych cywilów. Na wieżyczce siedział chłopiec z polską flagą. Z powodu tego czołgu szaleliśmy ze szczęścia. Ten chłopiec wspiął się na wieżyczkę i machał naszą flagą. Nagle czołg eksplodował. Musiało być ze 300 zabitych i tyle samo rannych. Nie da się tego opisać słowami. Po miażdżącym uderzeniu Niemców sytuacja stała się beznadziejna. Powstańcy wykorzystali kanały. Dzięki nim mogli się wycofać, przegrupować i zabrać rannych. Ocaleni ze Starego Miasta dotarli kanałami do Śródmieścia. Było ich jakieś 5000, w tym wielu rannych. Godzinami wlekli się przez kanały tuż pod niemieckimi liniami. Ranni, którzy zupełnie nie mogą chodzić. No niestety ich zostawiono. Tymi, którzy jakoś mogli chodzić, zajmowały się sanitariuszki. Dziewczęta prowadziły tych chłopców przez kanały. I te dziewczyny... Stąpaliśmy po ciałach poległych. Niektórzy z nich wciąż żyli, budzili się, krzyczeli i znów tracili przytomność. Nie mieliśmy siły, by ich nieść. Byli na wpół martwi, tak samo jak my. Kanały zapełniły się zwłokami. Wybór drogi na powierzchnię decydował o życiu i śmierci. Myślałam, że gdy tylko wyjdziemy, zastrzelą nas Niemcy. W końcu jednak zobaczyliśmy twarz Polaka i usłyszeliśmy nasz język. To był najwspanialszy dzień w moim życiu. W ostatnich dniach września Niemcy kontrolowali 3/4 miasta. Brakowało żywności. Warszawiacy głodowali. W ostatnim tygodniu powstania zjedliśmy wszystkie konie. Potem
Pozostały nam tylko koty i psy. Warszawa stała się miastem żalu i cierpienia. Nie był to jednak koniec. Września, dwa miesiące po wybuchu powstania, Niemcy uderzyli na Żoliborz, jedną z ostatnich dzielnic kontrolowanych przez Armię Krajową. Następnego dnia złamali opór obrońców. Powstanie upadło. Trzymałam w ramionach małego chłopca, który umierał. Spojrzał na mnie i powiedział: mam nadzieję, że to wszystko nie na próżno. Oficjalna kapitulacja nastąpiła 2 października 1944 roku. Pamiętam ten zimny październikowy poranek. Wyglądaliśmy dokładnie tak, jak postrzegali nas Niemcy, niczym podludzie. Byliśmy głodni i wynędzniali. Nie poznalibyśmy własnego odbicia w lustrze. W trakcie 63 dni walk zginęło 200 tysięcy Polaków. Układ kapitulacyjny zapewniał powstańcom prawa kombatanckie. Jednak cywile nie mieli takich przywilejów. Pozostawiono ich samym sobie. Niemcy wydalili z miasta wszystkich mieszkańców. Ci ludzie trafili do obozów koncentracyjnych albo na roboty do Niemiec. Dowódcy powstania nie zadbali o bezpieczeństwo cywilów. Jedenastego października 1944 roku Hitler nakazał zrównać z ziemią to, co zostało z Warszawy. Jak zrównać z ziemią miasto? Niemcy stworzyli Vernichtung Kommando, czyli drużyny saperów. Przemierzali oni ulicę za ulicą, podkładali dynamit i wysadzali budynki. Zniszczyli prawie wszystko. Siedemnastego stycznia 1945 roku, 6 miesięcy po tym, jak Armia Czerwona zatrzymała się na prawym brzegu Wisły, Rosjanie w końcu weszli do zrównanej z ziemią Warszawy. Niemcy, którzy wciąż plądrowali miasto, poddali się bez walki. Armia Czerwona ruszyła na Berlin. W lutym Wielka Trójka spotkała się na konferencji w Jałcie. Tutaj Churchill i Roosevelt zgodzili się na to, by Stalin zagarnął wschodnią Europę. 6 miesięcy później II wojna światowa dobiegła końca. Władzę w Polsce przejął komunistyczny rząd kontrolowany przez Stalina. Czuliśmy się zdradzeni, przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, które w trakcie wojny były naszą największą nadzieją. Zostaliśmy porzuceni i wydani na pastwę komunistycznego reżimu. To był dla nas cios, prawdziwa zdrada. Dowódcy polskiego podziemia byli sądzeni w Moskwie. Przedstawiciele amerykańskiej i brytyjskiej ambasady pojawili się na procesie, ale nie zareagowali. Polacy walczący z nazistami zostali przedstawieni jako marionetki kapitalizmu i wrogowie ludu polskiego. Ludzie wracający z wojennej tułaczki rozpoczęli odbudowę Warszawy.
Gołymi rękoma wydobywaliśmy cegły z rumowiska. Nie dysponowaliśmy materiałami ani nowoczesną technologią. Układaliśmy cegłę za cegłą. Być może to jest nasze największe zwycięstwo po tragicznej klęsce powstania. Miasto odrodziło się niczym Feniks z popiołów. Przez ponad 40 lat komunistyczny reżim zabraniał w jakikolwiek sposób uczcić bohaterstwo powstańców. Jednak pamięć o tych wydarzeniach przetrwała. Gdy papieżem został Karol Wojtyła, nastąpił wybuch polskiego patriotyzmu. W roku 1979, podczas wizyty w ojczyźnie, Jan Paweł II publicznie wspominał bohaterów powstania. Rok później powstała Solidarność. W ciągu 10 lat komunizm upadł. Polska odzyskała wolność w 1990 roku. Powstańców i działaczy Solidarności łączyło to, co czuli. Wierzyli, że Polacy mają prawo do niepodległości. Ze wszystkich komunistycznych krajów kontrolowanych przez Moskwę, Polska była tym najbardziej buntowniczym. Myślę, że Powstanie Warszawskie było tragiczną lekcją. Dopiero pokojowa rewolucja dała oczekiwany rezultat. Może dzięki tragicznemu przebiegowi powstania działacze Solidarności zrozumieli, że nie zwyciężą siłą. Po odzyskaniu suwerenności Polacy mogli wreszcie uczcić pamięć bohaterów powstania. W końcu dzieci w szkołach mogły uczyć się o bohaterstwie swoich dziadków. A także o tym, jak wielu ludzi poświęciło się dla dobra ojczyzny. Żal mi okropnie tych. Bardzo żal mi tych, którzy polegli i nie doczekali wolności. Podziwiam ich i czczę. Uważam, że każdy z nich powinien dostać medal. Zrobili więcej niż najodważniejsi z nas. Oddali własne życie. Wersja polska Toja Sound Studios. Tekst Michał Wawrzczak. Czytał Mariusz Siudziński. Ludzie umierali z głodu i pragnienia. Niektórzy ryzykowali. Pomidory wymieszały się z ludzką krwią i fragmentami mózgu. Z 2 września upadło Stare Miasto. 9 dni później, gdy warszawiacy walczyli o przetrwanie, Armia Czerwona w końcu ruszyła do walki. Rosjanie uderzyli na Pragę. Armia Czerwona była tuż. Wszyscy sądzili, że już za kilka dni będziemy wspólnie atakować wycofujących się z miasta Niemców. Gdy powstańcy uznali, że natarcie będzie kontynuowane, Armia Czerwona stanęła. Rosjanie czekali, a niemieckie bombowce wciąż panowały nad warszawskim niebem. Proszę pana, na to mogę odpowiedzieć jedno, że
Byliśmy wściekli. Niemcy atakowali nas z powietrza, a ja zastanawiałem się, gdzie są ci dranie. Zamiast przegonić niemieckie samoloty, od czasu do czasu wystrzelili z działa. Widzieliśmy Rosjan. Zajęli Pragę. Obiecali, że przyjdą nam z pomocą, ale nie przyszli. Stali tam i patrzyli, jak umieramy. Zatrzymując natarcie Armii Czerwonej, Stalin w końcu ujawnił swoje plany. Powstańcy byli dla niego zbyt niezależni. Stalin chciał wyzwolić Polskę, powołując Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. To nie byli autentyczni polscy politycy. Nikt nie słyszał o tych ludziach. Stanowili zbieraninę byłych więźniów, którym nagle nakazano pełnić rolę ministrów. Marionetkowy rząd czekał na to, jak zareaguje świat. Stalin chciał, by ci ludzie tworzyli po wojnie legalne władze Polski. Realizował swój plan przy współudziale Stanów Zjednoczonych i Anglii. 9 miesięcy wcześniej, podczas konferencji teherańskiej, Stalin przekazał Churchillowi i Rooseveltowi, że za swój wkład w wojnę chce wschodniej Polski. Churchill nieoficjalnie dał Stalinowi do zrozumienia, że jest to możliwe. Następnego dnia, nie konsultując się z Churchillem, to samo powiedział mu Roosevelt. Po rozmowach Stalin uznał, że zachodnie mocarstwa zgodziły się na taki układ granic i jest to już ustalone. Stalin dobrze wiedział, że jego armie mają decydujące znaczenie w walce z Hitlerem. Temu nie da się zaprzeczyć. Churchill i Roosevelt, pragnąc mieć w nim sojusznika, położyli fundamenty pod nowy podział Europy. Stanisław Mikołajczyk, premier polskiego rządu na wygnaniu, nic nie wiedział o tych ustaleniach. Miesiąc po rozpoczęciu powstania, Armia Krajowa wciąż toczyła desperacką bitwę o stolicę. Niemcy wyniszczali powstańców przerażającą bronią. Używali wyrzutni rakiet, które Polacy nazywali krowami, ponieważ wydawały przeraźliwy ryk. Cywile wiedzieli, że mają zaledwie kilka minut na ratowanie przyjaciół, zanim spadnie następny pocisk. Pewna kobieta szukała męża, który został zasypany pod gruzami. Prosiliśmy ją, by wskoczyła do rowu, ale tego nie zrobiła. Po bombardowaniu wyszliśmy z kryjówki i zobaczyliśmy ciało tej pięknej młodej kobiety. Było pozbawione skóry. Przez 6 tygodni powstańcy samotnie toczyli bój z Niemcami. Armia Czerwona stała na drugim brzegu Wisły. Dzięki gazetom i radiu cały świat dowiedział się o walczącej Warszawie. Wytrwałość powstańców wprawiła Amerykanów i Anglików w zdumienie. Palące pytanie brzmiało: czy alianci zaofiarują się z pomocą? Churchill i Roosevelt zaczęli naciskać Stalina, który w połowie września w końcu ustąpił. Nakazał Armii Czerwonej wznowienie ofensywy. Była to jednak farsa.
12 września Rosjanie niespodziewanie wznowili ofensywę. Rosyjskie samoloty zaczęły zrzucać nam zaopatrzenie, ale zrzucali zasobniki bez spadochronów. Zawartość zazwyczaj nie nadawała się do użytku. Karabiny, które zrzucali, pochodziły z I wojny światowej. Nasza amunicja nie pasowała do nich. Churchill był wściekły na Stalina za te wymuszone starania. Jednak autorytet Churchilla osłabł, a potęga Stalina rosła. Smutna prawda jest taka, że aby zwalczyć zło Hitlera, trzeba było działać w zmowie z innym złem. Rosjanie nie podjęli poważnych prób wsparcia powstania. Uczynili to jednak Amerykanie i Brytyjczycy. 18 września wysłali z Włoch 107 samolotów. Niebezpieczne. Rok 1944. Upiorne ruiny Warszawy. Tysiące Polaków walczyło i ginęło na zrujnowanych ulicach w jednej z najbardziej desperackich i najmniej znanych bitew II wojny światowej. Powstanie warszawskie było największym w całej wojnie zbrojnym wystąpieniem przeciwko okupacji niemieckiej. Walki wciąż trwały, gdy Polacy zostali bezdusznie zdradzeni przez swoich sojuszników. Powstanie warszawskie. Bohaterstwo i zdrada. Wszystko zaczęło się 1 września 1939 roku. Niemcy zaatakowali Polskę od zachodu. 17 września od wschodu uderzyli Rosjanie. Miesiąc po rozpoczęciu wojny rząd polski uciekł do Paryża, a potem do Londynu. Przebywające na wygnaniu władze od samego początku organizowały ruch konspiracyjny przeciwko okupantowi. Te oddziały stanowiły część państwa podziemnego. Zostały stworzone, by walczyć o odzyskanie niepodległości. Polska Armia Krajowa była największą organizacją zbrojnego oporu w okupowanej Europie. W samej Warszawie działało 40 tysięcy gotowych do walki powstańców. Jeśli wróg okupuje twój kraj, pozostaje tylko przyłączyć się do ruchu konspiracyjnego. Młodzi ludzie zaczynali od roznoszenia prasy podziemnej. W międzyczasie kończyli szkołę. Do Armii Krajowej wstępowali nawet 16-latkowie. W wieku 18 lat rekruci przechodzili szkolenie wojskowe. Każdy, kto chciał walczyć za ojczyznę, mógł się przyłączyć. Młodzież była zaangażowana w tak zwany mały sabotaż. Malowaliśmy na murach nasze symbole, naklejaliśmy plakaty i roznosiliśmy ulotki. Robiliśmy to z wielkim poświęceniem, a warszawiacy nas popierali. Przydzielono mi grupę młodzieńców. Byłem odpowiedzialny za ich szkolenie. 4 razy w tygodniu, głównie wieczorami, przez co najmniej godzinę uczyłem ich, jak używać broni. Byliśmy pewni, że w końcu nadejdzie czas, gdy będziemy mogli zemścić się na okupancie. Walkę zaczęto od ataków na niemieckie ciężarówki i wykolejania pociągów. Potem podkładano bomby w koszarach SS i wykonywano wyroki na oficerach niemieckich.
Ruch oporu był coraz silniejszy. Desperacja Niemców również. Pierwsze aresztowania Gestapo przeprowadziło na podstawie książki telefonicznej. Aresztowano każdego z tytułem profesora, doktora czy inżyniera. Mordowali 100 Polaków za każdego zabitego Niemca. Przeprowadzali łapanki, odbywały się publiczne egzekucje. Na skrzyżowaniach głównych ulic stały szubienice. Wychodząc z domu, każdy mógł zostać zatrzymany przez niemiecki patrol i zabrany do aresztu. Ludzie znikali bez śladu. Tak przez 5 lat wyglądało życie w Warszawie. Każdy był potencjalną ofiarą. W ciągu 5 lat 1/3 warszawiaków, jakieś 460 tysięcy ludzi, wysłano na przymusowe roboty, publicznie stracono lub zagazowano w obozach śmierci. Cała moja rodzina działała w konspiracji. Przez 5 lat modliłem się przed zaśnięciem o to, by nie przyszło po nas gestapo. Po prostu śmierć czaiła się za każdym rogiem. W wieku 14-15 lat człowiek nie myśli o śmierci. Ja miałam nerwy ze stali. W terroryzowanym mieście polskie podziemie planowało historyczny zryw ku wolności. Ta operacja miała zmienić bieg wojny. Potrzebna była jednak pomoc Rosjan, co dla Polaków stanowiło spory problem. Polacy i Rosjanie byli teraz sojusznikami, lecz przez pierwsze 2 lata wojny Stalin trzymał stronę Hitlera. W tym czasie Rosjanie zamordowali 22 tysiące polskich oficerów. W roku 1943 szczątki ponad 4 tysięcy z nich odnaleziono w masowych grobach w pobliżu Katynia. Jak na ironię, odkrycia dokonali Niemcy. Do stycznia 1944 roku Armia Czerwona wyparła Niemców z Rosji. Następnie kontynuowała natarcie aż do przedmieści Warszawy. Z powodu Katynia Polacy niechętnie godzili się z tym, że muszą liczyć na pomoc Rosjan. Wśród dowódców ruchu oporu dominował pogląd, że nie po to wycierpieli tyle ze strony nazistów, by teraz bezczynnie patrzeć, jak Rosjanie zajmują Polskę. Gdyby nic nie zrobili, zaprzeczyliby historycznym prawom do własnej ziemi. Uznali, że bierność będzie odebrana jako zrzeczenie się prawa do samostanowienia i niepodległości Polski. Dziewiątego lipca 1944 roku Radio Moskwa zaapelowało do warszawiaków o rozpoczęcie powstania. Polacy mieli przeciw sobie 25 tysięcy żołnierzy niemieckich. Chcieli wyzwolić stolicę przed przybyciem Armii Czerwonej. Czuliśmy, że coś wisi w powietrzu. Wszyscy wiedzieli, że sytuacja uległa zmianie. Rosjanie byli coraz bliżej. Czekaliśmy na sygnał do walki. Napięcie sięgnęło szczytu. Powstańcy szykowali broń. Cywile w napięciu wsłuchiwali się w dudnienie salw odległej artylerii.
30 lipca Armia Czerwona znajdowała się zaledwie 10 km od Warszawy. Następnego ranka generał Burr-Komorowski zadecydował, że powstanie rozpocznie się 1 sierpnia o godzinie 17. Młodzi ludzie, wielu nie miało nawet 20 lat, chwycili za broń i założyli na ramiona biało-czerwone opaski. Proszę pana, trudno. Trudno opisać ten pierwszy dzień. Mieliśmy serdecznie dość Niemców, okupacji i aresztowań. Myśleliśmy tylko o tym, by chwycić za broń i ruszyć do walki. Pierwszego sierpnia o godzinie 17 rozpoczęło się powstanie warszawskie. Powstańcy zaatakowali 180 rozrzuconych po mieście niemieckich placówek. Po kilku dniach ciężkich walk zdobyli elektrownię, a także silnie bronioną pocztę główną. Powstańcy odnieśli pierwsze sukcesy. W ogóle byliśmy jak w transie. W końcu mogliśmy walczyć i nie musieliśmy ukrywać broni pod płaszczami. To było niesamowite. Każdy czuł to samo. Uniesienie, radość, zachwyt. Wszyscy mieszkańcy czekali na ten moment. Warszawa była wolna. Freedom. We are in free Warsaw. Pytanie brzmiało, jak długo uda się bronić stolicy? Powstanie przebiegało po myśli Polaków. Po dwóch dniach zażartych walk, powstańcy opanowali 4 z 8 dzielnic Warszawy. Panował niezwykły entuzjazm. Wszędzie wywieszano polskie flagi. Cywile, w tym kobiety i dzieci, zbierali płyty chodnikowe i meble, przewracali tramwaje i samochody, a następnie budowali z tego barykady. Kontrolowaliśmy spory obszar miasta. Na każdym zdobytym skrzyżowaniu musieliśmy natychmiast wznosić barykadę. Dzięki temu niemieckie czołgi nie mogły wjechać na nasz teren. Za utrzymanie pozycji powstańcy zapłacili wysoką cenę. Pierwszego dnia walk Armia Krajowa straciła 2,5 tysiąca ludzi, czyli tyle, ile alianci stracili na plażach Normandii. Powstańcy podjęli desperacką próbę opanowania lotniska, jednak pozostało ono w rękach Niemców. Oczywiście Niemcy wykorzystali samoloty, które bez przerwy bombardowały pozycje Armii Krajowej. Przedstawiało się to wszystko dość ponuro. Polakom brakowało broni. Niemcy dysponowali nowoczesnym uzbrojeniem. Wykorzystali przeciwko nam najpotężniejsze działa. Strzelały one pociskami, które obracały w gruzy całe kamienice. Powstańcy w liczbie 40 tysięcy mieli przewagę nad 25 tysiącami Niemców. Jednak Armia Krajowa mogła uzbroić tylko 2,5 tysiąca ludzi. Braki w uzbrojeniu powstańcy nadrabiali umiejętnościami.
Byli świetnymi strzelcami. Zaskoczyło mnie to, że podczas powstania warszawskiego Niemcy mieli dwa razy więcej zabitych niż rannych. Powstańcy świetnie strzelali, mieli przy tym niewiele amunicji, dlatego obowiązywała zasada: jedna kula, jeden Niemiec. Problem polegał na tym, by podejść dostatecznie blisko. Niemcy próbowali zachować dystans. My chcieliśmy podejść jak najbliżej, ponieważ mieliśmy tylko pistolety. Powstanie miało trwać 3 do 5 dni. Gdy Polacy nie zdołali zająć lotniska, stało się jasne, że będą potrzebować pomocy. Armia generała Konstantego Rokossowskiego znajdowała się na drugim brzegu Wisły. Jeszcze przed wybuchem powstania Rokossowski dostał rozkaz zajęcia Warszawy. Miał to zrobić do 2 sierpnia. Powstańcy rozpoczęli więc walkę w dogodnym momencie. Jednak 2 sierpnia Niemcy zorganizowali kontratak i odepchnęli Rosjan. Chcąc ratować powstanie, premier Stanisław Mikołajczyk poleciał z Londynu do Moskwy, gdzie spotkał się ze Stalinem. Lot miał trwać 14 godzin. Operację opatrzono kryptonimem Frantic. Był słoneczny, ciepły dzień. Usłyszeliśmy ryk silników. Nie wiedzieliśmy jednak, kto się zbliża. Na niebie pojawiło się mnóstwo spadochronów. Powstańcy sądzili, że w końcu nadleciały posiłki. Myśleliśmy, że to spadochroniarze. Byliśmy zachwyceni, widząc setki wysokich sylwetek. Nie byli to jednak żołnierze, lecz paczki z żywnością, amunicją i bronią. Zasobniki zrzucano z tak dużej wysokości, że 80% z nich trafiło w ręce Niemców. Nadzieje powstańców okazały się płonne, ale najgorsze miało dopiero nastąpić. Niemcy wyładowali porzucony czołg z materiałem wybuchowym. Powstańcy zabrali maszynę za barykady. Dookoła czołgu zebrały się setki rozradowanych cywilów. Na wieżyczce siedział chłopiec z polską flagą. Z powodu tego czołgu szaleliśmy ze szczęścia. Ten chłopiec wspiął się na wieżyczkę i machał naszą flagą. Nagle czołg eksplodował. Musiało być ze 300 zabitych i tyle samo rannych. Nie da się tego opisać słowami. Po miażdżącym uderzeniu Niemców sytuacja stała się beznadziejna. Powstańcy wykorzystali kanały. Dzięki nim mogli się wycofać, przegrupować i zabrać rannych. Ocaleni ze Starego Miasta dotarli kanałami do Śródmieścia. Było ich jakieś 5000, w tym wielu rannych. Godzinami wlekli się przez kanały tuż pod niemieckimi liniami. Ranni, którzy zupełnie nie mogą chodzić, no niestety ich zostawiono. Tymi, którzy jakoś mogli chodzić, zajmowały się sanitariuszki. Dziewczęta prowadziły tych chłopców przez kanały. I te dziewczyny. And these girls were dragging these boys through the sewers. Myśmy chodzili. Stąpaliśmy po ciałach poległych. Niektórzy z nich wciąż żyli, budzili się, krzyczeli,
i znów tracili przytomność. Nie mieliśmy siły, by ich nieść. Byli na wpół martwi, tak samo jak my. Kanały zapełniły się zwłokami. Wybór drogi na powierzchnię decydował o życiu i śmierci. Myślałam, że gdy tylko wyjdziemy, zastrzelą nas Niemcy. W końcu jednak zobaczyliśmy twarz Polaka i usłyszeliśmy nasz język. To był najwspanialszy dzień w moim życiu. W ostatnich dniach września Niemcy kontrolowali 3/4 miasta. Brakowało żywności. Warszawiacy głodowali. W ostatnim tygodniu powstania zjedliśmy wszystkie konie. Potem pozostały nam tylko koty i psy. Warszawa stała się miastem żalu i cierpienia. Nie był to jednak koniec. Dwudziestego 29 września, dwa miesiące po wybuchu powstania, Niemcy uderzyli na Żoliborz, jedną z ostatnich dzielnic kontrolowanych przez Armię Krajową. Następnego dnia złamali opór obrońców. Powstanie upadło. Trzymałam w ramionach małego chłopca, który umierał. Spojrzał na mnie i powiedział: mam nadzieję, że to wszystko nie na próżno. Oficjalna kapitulacja nastąpiła 2 października 1944 roku. Pamiętam ten zimny październikowy poranek. Wyglądaliśmy dokładnie tak, jak postrzegali nas Niemcy, niczym podludzie. Byliśmy głodni i wynędzniali. Nie poznalibyśmy własnego odbicia w lustrze. W trakcie 63 dni walk zginęło 200 tysięcy Polaków. Układ kapitulacyjny zapewniał powstańcom prawa kombatanckie. Jednak cywile nie mieli takich przywilejów. Pozostawiono ich samym sobie. Niemcy wydalili z miasta wszystkich mieszkańców. Ci ludzie trafili do obozów koncentracyjnych albo na roboty do Niemiec. Dowódcy powstania nie zadbali o bezpieczeństwo cywilów. Jedenastego października 1944 roku Hitler nakazał zrównać z ziemią to, co zostało z Warszawy. Jak zrównać z ziemią miasto? Niemcy stworzyli Vernichtung Kommando, czyli drużyny saperów. Przemierzali oni ulicę za ulicą, podkładali... Stalin obiecał, że po przegrupowaniu wojsk rozpoczną się zrzuty broni i amunicji. Do tego czasu Polacy musieli radzić sobie sami. Bitwa nabrała całkiem innego wymiaru. Warszawa była jedynym miastem, które powstało przeciw Niemcom. Dla przykładu i z zemsty Hitler kazał zrównać miasto z ziemią. Niemcy rozpoczęli kontratak i musieliśmy się cofać. Wtedy zaczęły się potężne bombardowania.
Ginęło więcej cywilów niż powstańców. Zapadały się całe budynki. Ludzie ginęli pod gruzami. Hitler powierzył stłumienie powstania między innymi brygadzie Dirlewangera, jednemu z najbardziej bezwzględnych oddziałów frontu wschodniego. To były krwiożercze zbiry, a nie żołnierze. Mordercy i gwałciciele. Potrafili polać jeńców benzyną i spalić ich żywcem. Bardzo młodych, bardzo pijanych. Byli bardzo młodzi i bardzo pijani. Zaciągnęli ludzi do piwnicy i wszystkich rozstrzelali. Upadłam pomiędzy ciała. Byłam mała i szczupła, więc nic mi się nie stało. Gdy wstałam, krew chlupała mi w butach. Byłam nią cała pokryta. W pierwszym tygodniu powstania zginęło ponad 40 tysięcy cywilów. Nie da się o tym zapomnieć. Wciąż mam przed oczami niemieckie mundury, krew torturowanych i mordowanych ludzi. To zostaje w człowieku na zawsze. Jednak powstańcy nie zamierzali się poddać. W całej Warszawie działało 600 kompanii Armii Krajowej. Niemcy bombardowali miasto i niszczyli budynki. W końcu uznawali, że dana ulica jest zdobyta i ruszali dalej. Następnego dnia okazywało się, że powstańcy kryli się w piwnicach lub między ruinami i wciąż zamierzali walczyć. Niemcy rzucili do walki 8 tysięcy świeżych żołnierzy. 14 sierpnia rozpoczęli uderzenie na Stare Miasto. Chcieli oddzielić od siebie grupy powstańców i zlikwidować mężczyzn, kobiety i dzieci. Lipca 1944 roku alianci wylądowali w Normandii. Rozpoczęły się walki na froncie zachodnim. Dwa miesiące później alianci z pomocą francuskiego ruchu oporu wyzwolili Paryż. Polscy żołnierze walczyli u boku aliantów na każdym froncie. Jednak powstanie warszawskie trwało już 3 tygodnie i nie otrzymało żadnego wsparcia. Armia Krajowa wciąż walczyła, jednak bitwa była coraz bardziej jednostronna. Pistolety i bomby domowej roboty przeciw samolotom i czołgom. Powstanie poruszyło warszawiaków, którzy ochoczo wspierali Armię Krajową. Wielu z nich przyłączyło się do służb administracyjnych AK, odpowiadających za żywność i obsługę szpitali polowych. Brakowało chirurgów i opatrunków, a jednak ci, których mieliśmy, świetnie się spisywali, mimo że musieli operować w tak trudnych warunkach. Odwagą wykazało się również wiele kobiet. A przed powstaniem było ich mniej. To przecież było dużo dziewcząt. Dziewczęta pełniły obowiązki pielęgniarek.
Bardzo potrzebowaliśmy kobiet, które potrafią udzielić pierwszej pomocy. Dziewczęta nosiły ze sobą torby z bandażami i nosze. Życie w Warszawie stało się surrealistyczne. W oblężonym mieście możliwe były dwie formy egzystencji. Powstańcy walczyli na ulicach Warszawy. Cywile i ranni kryli się przed bombardowaniami w piwnicach lub w wykopanych pod ruinami schronach. W piwnicach ludzie porobili sobie legowiska. Piwnice zastępowały nam domy. Dorośli i dzieci przesiadywali tam dniami i nocami. Czasem późno w nocy wychodzili zaczerpnąć świeżego powietrza, ale dookoła wszystko płonęło. Przez pewien czas nie mieliśmy wody. Musieliśmy czołgać się do rzeki. We were going, or rather crawling, to the river and taking the water directly from there. W jednej z oblężonych dzielnic przetrwał ogród warzywny. Tego lata warzywa, w szczególności pomidory, nadzwyczaj obrodziły. Do ogrodu było jak... Niemcy rozpoczęli kontratak i musieliśmy się cofać. Wtedy zaczęły się potężne bombardowania. Ginęło więcej cywilów niż powstańców. Zapadały się całe budynki. Ludzie ginęli pod gruzami. Hitler powierzył stłumienie powstania między innymi brygadzie Dirlewangera, jednemu z najbardziej bezwzględnych oddziałów frontu wschodniego. To były krwiożercze zbiry, a nie żołnierze. Mordercy i gwałciciele. Potrafili polać jeńców benzyną i spalić ich żywcem. Bardzo młodych, bardzo pijanych. Byli bardzo młodzi i bardzo pijani. Zaciągnęli ludzi do piwnicy i wszystkich rozstrzelali. Upadłam pomiędzy ciała. Byłam mała i szczupła, więc nic mi się nie stało. Gdy wstałam, krew chlupała mi w butach. Byłam nią cała pokryta. W pierwszym tygodniu powstania zginęło ponad 40 tysięcy cywilów. Nie da się o tym zapomnieć. Wciąż mam przed oczami niemieckie mundury, krew torturowanych i mordowanych ludzi. To zostaje w człowieku na zawsze. Jednak powstańcy nie zamierzali się poddać. W całej Warszawie działało 600 kompanii Armii Krajowej. Niemcy bombardowali miasto i niszczyli budynki. W końcu uznawali, że dana ulica jest zdobyta i ruszali dalej. Następnego dnia okazywało się, że powstańcy kryli się w piwnicach lub między ruinami. W zdobytym skrzyżowaniu musieliśmy natychmiast wznosić barykadę. Dzięki temu niemieckie czołgi nie mogły wjechać na nasz teren. O
Za utrzymanie pozycji powstańcy zapłacili wysoką cenę. Pierwszego dnia walk Armia Krajowa straciła 2,5 tysiąca ludzi, czyli tyle, ile alianci stracili na plażach Normandii. Powstańcy podjęli desperacką próbę opanowania lotniska, jednak pozostało ono w rękach Niemców. Oczywiście Niemcy wykorzystali samoloty, które bez przerwy bombardowały pozycje Armii Krajowej. Przedstawiało się to wszystko dość ponuro. Polakom brakowało broni. Niemcy dysponowali nowoczesnym uzbrojeniem. Wykorzystali przeciwko nam najpotężniejsze działa. Strzelały one pociskami, które obracały w gruzy całe kamienice. Powstańcy w liczbie 40 tysięcy mieli przewagę nad 25 tysiącami Niemców. Jednak Armia Krajowa mogła uzbroić tylko 2,5 tysiąca ludzi. Braki w uzbrojeniu powstańcy nadrabiali umiejętnościami. Byli świetnymi strzelcami. Zaskoczyło mnie to, że podczas powstania warszawskiego Niemcy mieli 2 razy więcej zabitych niż rannych. Powstańcy świetnie strzelali, mieli przy tym niewiele amunicji, dlatego obowiązywała zasada: jedna kula, jeden Niemiec. Problem polegał na tym, by podejść dostatecznie blisko. Niemcy próbowali zachować dystans. My chcieliśmy podejść jak najbliżej, ponieważ mieliśmy tylko pistolety. Powstanie miało trwać 3 do 5 dni. Gdy Polacy nie zdołali zająć lotniska, stało się jasne, że będą potrzebować pomocy. Armia generała Konstantego Rokossowskiego znajdowała się na drugim brzegu Wisły. Jeszcze przed wybuchem powstania Rokossowski dostał rozkaz zajęcia Warszawy. W ciągu 5 lat 1/3 warszawiaków, jakieś 460 tysięcy ludzi, wysłano na przymusowe roboty, publicznie stracono lub zagazowano w obozach śmierci. Cała moja rodzina działała w konspiracji. Przez 5 lat modliłem się przed zaśnięciem o to, by nie przyszło po nas gestapo. Po prostu śmierć czaiła się za każdym rogiem. W wieku 14-15 lat człowiek nie myśli o śmierci. Ja miałam nerwy ze stali. W terroryzowanym mieście polskie podziemie planowało historyczny zryw ku wolności. Ta operacja miała zmienić bieg wojny. Potrzebna była jednak pomoc Rosjan, co dla Polaków stanowiło spory problem. Polacy i Rosjanie byli teraz sojusznikami, lecz przez pierwsze 2 lata wojny Stalin trzymał stronę Hitlera. W tym czasie Rosjanie zamordowali 22 tysiące polskich oficerów. W roku 1943 szczątki ponad 4 tysięcy z nich odnaleziono w masowych grobach w pobliżu Katynia. Jak na ironię, odkrycia dokonali Niemcy. Ogień!
Do stycznia 1944 roku Armia Czerwona wyparła Niemców z Rosji. Następnie kontynuowała natarcie aż do przedmieści Warszawy. Z powodu Katynia Polacy niechętnie godzili się z tym, że muszą liczyć na pomoc Rosjan. Wśród dowódców ruchu oporu dominował pogląd, że nie po to wycierpieli tyle ze strony nazistów, by teraz bezczynnie patrzeć, jak Rosjanie zajmują Polskę. Gdyby nic nie zrobili, zaprzeczyliby historycznym prawom do własnej ziemi. Uznali, że bierność będzie odebrana jako zrzeczenie się prawa do samostanowienia i niepodległości Polski. Warszawa była wolna. Pytanie brzmiało, jak długo uda się bronić stolicy? Powstanie przebiegało po myśli Polaków. Po dwóch dniach zażartych walk, powstańcy opanowali 4 z 8 dzielnic Warszawy. Panował niezwykły entuzjazm. Wszędzie wywieszano polskie flagi. Cywile, w tym kobiety i dzieci, zbierali płyty chodnikowe i meble, przewracali tramwaje i samochody, a następnie budowali z tego barykady. Kontrolowaliśmy spory obszar miasta. Na każdym zdobytym skrzyżowaniu musieliśmy natychmiast wznosić barykadę. Dzięki temu niemieckie czołgi nie mogły wjechać na nasz teren. Za utrzymanie pozycji powstańcy zapłacili wysoką cenę. Pierwszego dnia walk Armia Krajowa straciła 2,5 tysiąca ludzi, czyli tyle, ile alianci stracili na plażach Normandii. Powstańcy podjęli desperacką próbę opanowania lotniska, jednak pozostało ono w rękach Niemców. Oczywiście Niemcy wykorzystali samoloty, które bez przerwy bombardowały pozycje Armii Krajowej. Przedstawiało się to wszystko dość ponuro. Polakom brakowało broni. Niemcy dysponowali nowoczesnym uzbrojeniem. Wykorzystali przeciwko nam najpotężniejsze działa. Strzelały one pociskami, które obracały w gruzy całe kamienice. Powstańcy w liczbie 40 tysięcy mieli przewagę nad 25 tysiącami Niemców. Jednak Armia Krajowa mogła uzbroić tylko 2,5 tysiąca ludzi. Braki w uzbrojeniu powstańcy nadrabiali umiejętnościami. Stalin chciał, by ci ludzie tworzyli po wojnie legalne władze Polski. Realizował swój plan przy współudziale Stanów Zjednoczonych i Anglii. 9 miesięcy wcześniej, podczas konferencji teherańskiej, Stalin przekazał Churchillowi i Rooseveltowi, że za swój wkład w wojnę chce wschodniej Polski. Churchill nieoficjalnie dał Stalinowi do zrozumienia, że jest to możliwe. Następnego dnia, nie konsultując się z Churchillem, to samo powiedział mu Roosevelt. Po rozmowach Stalin uznał, że zachodnie mocarstwa zgodziły się na taki układ granic. I jest to już ustalone. Stalin dobrze wiedział, że jego armie mają decydujące znaczenie w walce z Hitlerem. Temu nie da się zaprzeczyć. Churchill i Roosevelt, pragnąc mieć w nim sojusznika,
położyli fundamenty pod nowy podział Europy. Stanisław Mikołajczyk, premier polskiego rządu na wygnaniu, nic nie wiedział o tych ustaleniach. Miesiąc po rozpoczęciu powstania, Armia Krajowa wciąż toczyła desperacką bitwę o stolicę. Niemcy wyniszczali powstańców przerażającą bronią. Używali wyrzutni rakiet, które Polacy nazywali krowami, ponieważ wydawały przeraźliwy ryk. Cywile wiedzieli, że mają zaledwie kilka minut na ratowanie przyjaciół, zanim spadnie następny pocisk. Pewna kobieta szukała męża, który został zasypany pod gruzami. Prosiliśmy ją, by wskoczyła do rowu, ale tego nie zrobiła. Po bombardowaniu wyszliśmy z kryjówki i zobaczyliśmy ciało tej pięknej młodej kobiety. Było pozbawione skóry. Przez 6 tygodni powstańcy samotnie toczyli bój z Niemcami. Armia Czerwona stała na drugim brzegu Wisły. Jałami ani nowoczesną technologią. Układaliśmy cegłę za cegłą. Być może to jest nasze największe zwycięstwo po tragicznej klęsce powstania. Miasto odrodziło się niczym Feniks z popiołów. Przez ponad 40 lat komunistyczny reżim zabraniał w jakikolwiek sposób uczcić bohaterstwo powstańców. Jednak pamięć o tych wydarzeniach przetrwała. Gdy papieżem został Karol Wojtyła, nastąpił wybuch polskiego patriotyzmu. W roku 1979, podczas wizyty w ojczyźnie, Jan Paweł II publicznie wspominał bohaterów powstania. Rok później powstała Solidarność. W ciągu 10 lat komunizm upadł. Polska odzyskała wolność w 1990 roku. Powstańców i działaczy Solidarności łączyło to, co czuli. Wierzyli, że Polacy mają prawo do niepodległości. Ze wszystkich komunistycznych krajów kontrolowanych przez Moskwę, Polska była tym najbardziej buntowniczym. Myślę, że powstanie warszawskie było tragiczną lekcją. Dopiero pokojowa rewolucja dała oczekiwany rezultat. Może dzięki tragicznemu przebiegowi powstania działacze Solidarności zrozumieli, że nie zwyciężą siłą. Po odzyskaniu suwerenności Polacy mogli wreszcie uczcić pamięć bohaterów powstania. W końcu dzieci w szkołach mogły uczyć się o bohaterstwie swoich dziadków. A także o tym, jak wielu ludzi poświęciło się dla dobra ojczyzny. Żal mi okropnie tych. Bardzo żal mi tych, którzy polegli i nie doczekali wolności. Podziwiam ich i czczę. Uważam, że każdy z nich powinien dostać medal. Zrobili więcej niż najodważniejsi z nas. I dzieci przesiadywali tam dniami i nocami.
Czasem późno w nocy wychodzili zaczerpnąć świeżego powietrza, ale dookoła wszystko płonęło. Przez pewien czas nie mieliśmy wody. Musieliśmy czołgać się do rzeki. W jednej z oblężonych dzielnic przetrwał ogród warzywny. Tego lata warzywa, w szczególności pomidory, nadzwyczaj obrodziły. Do ogrodu było jakieś 20 metrów. Ludzie umierali z głodu i pragnienia. Niektórzy ryzykowali. Pomidory wymieszały się z ludzką krwią i fragmentami mózgu. Z 2 września upadło Stare Miasto. 9 dni później, gdy warszawiacy walczyli o przetrwanie, Armia Czerwona w końcu ruszyła do walki. Rosjanie uderzyli na Pragę. Armia Czerwona była tuż. Wszyscy sądzili, że już za kilka dni będziemy wspólnie atakować wycofujących się z miasta Niemców. Gdy powstańcy uznali, że natarcie będzie kontynuowane, Armia Czerwona stanęła. Rosjanie czekali, a niemieckie bombowce wciąż panowały nad warszawskim niebem. Proszę pana, na to mogę odpowiedzieć jedno, że... Byliśmy wściekli. Niemcy atakowali nas z powietrza, a ja zastanawiałem się, gdzie są ci dranie. Zamiast przegonić niemieckie samoloty, od czasu do czasu wystrzelili z działa. Widzieliśmy Rosjan. Zajęli Pragę. Obiecali, że przyjdą nam z pomocą, ale nie przyszli. Stali tam i patrzyli, jak umieramy. Zatrzymując natarcie Armii Czerwonej, Stalin w końcu ujawnił swoje plany. Godzinami wlekli się przez kanały, tuż pod niemieckimi liniami. Ranni, którzy zupełnie nie mogą chodzić, no niestety ich zostawiono. Tymi, którzy jakoś mogli chodzić, zajmowały się sanitariuszki. Dziewczęta prowadziły tych chłopców przez kanały. I te dziewczyny... Stąpaliśmy po ciałach poległych. Niektórzy z nich wciąż żyli, budzili się, krzyczeli i znów tracili przytomność. Nie mieliśmy siły, by ich nieść. Byli na wpół martwi, tak samo jak my. Kanały zapełniły się zwłokami. Wybór drogi na powierzchnię decydował o życiu i śmierci. Myślałam, że gdy tylko wyjdziemy, zastrzelą nas Niemcy. W końcu jednak zobaczyliśmy twarz Polaka i usłyszeliśmy nasz język. To był najwspanialszy dzień w moim życiu. W ostatnich dniach września Niemcy kontrolowali 3/4 miasta. Brakowało żywności. Warszawiacy głodowali. W ostatnim tygodniu powstania zjedliśmy wszystkie konie. Potem pozostały nam tylko koty i psy. We started on dogs and cats next.
Warszawa stała się miastem żalu i cierpienia. Nie był to jednak koniec. Dwudziestego 29 września, dwa miesiące po wybuchu powstania, Niemcy uderzyli na Żoliborz, jedną z ostatnich dzielnic kontrolowanych przez Armię Krajową. Następnego dnia złamali opór obrońców. Powstanie upadło. Trzymałam w ramionach małego chłopca, który umierał. Spojrzał na mnie i powiedział: mam nadzieję, że to wszystko nie na próżno. Jak książki telefonicznej. Arestowano każdego z tytułem profesora, doktora czy inżyniera. Mordowali 100 Polaków za każdego zabitego Niemca. Przeprowadzali łapanki, odbywały się publiczne egzekucje. Na skrzyżowaniach głównych ulic stały szubienice. Wychodząc z domu, każdy mógł zostać zatrzymany przez niemiecki patrol i zabrany do aresztu. Ludzie znikali bez śladu. Tak przez 5 lat wyglądało życie w Warszawie. Każdy był potencjalną ofiarą. W ciągu 5 lat 1/3 warszawiaków, jakieś 460 tysięcy ludzi, wysłano na przymusowe roboty, publicznie stracono lub zagazowano w obozach śmierci. Cała moja rodzina działała w konspiracji. Przez 5 lat modliłem się przed zaśnięciem o to, by nie przyszło po nas gestapo. God, please, don't let Gestapo come tonight to us. Po prostu śmierć czaiła się za każdym rokiem. W wieku 14-15 lat człowiek nie myśli o śmierci. But when you're 14, 15, 16, you don't feel it like that. Ja miałam nerwy ze stali. W terroryzowanym mieście polskie podziemie planowało historyczny zryw ku wolności. Ta operacja miała zmienić bieg wojny. Potrzebna była jednak pomoc Rosjan, co dla Polaków stanowiło spory problem. Polacy i Rosjanie byli teraz sojusznikami, lecz przez pierwsze 2 lata wojny Stalin trzymał stronę Hitlera. W tym czasie Rosjanie zamordowali 22 tysiące polskich oficerów. W roku 1943 szczątki ponad 4 tysięcy z nich odnaleziono w masowych grobach w pobliżu Katynia. Jak na ironię, odkrycia dokonali Niemcy. W jednej z oblężonych dzielnic przetrwał ogród warzywny. Tego lata warzywa, w szczególności pomidory, nadzwyczaj obrodziły. Do ogrodu było jakieś 20 metrów. Ludzie umierali z głodu i pragnienia. Niektórzy ryzykowali. Pomidory wymieszały się z ludzką krwią i fragmentami mózgu. Z 2 września upadło Stare Miasto. 9 dni później, gdy warszawiacy walczyli o przetrwanie, Armia Czerwona w końcu ruszyła do walki. Rosjanie uderzyli na Pragę.
Armia Czerwona była tuż, tuż. Wszyscy sądzili, że już za kilka dni będziemy wspólnie atakować wycofujących się z miasta Niemców. Gdy powstańcy uznali, że natarcie będzie kontynuowane, Armia Czerwona stanęła. Rosjanie czekali, a niemieckie bombowce wciąż panowały nad warszawskim niebem. Proszę pana, na to mogę odpowiedzieć jedno, że... Byliśmy wściekli. Niemcy atakowali nas z powietrza, a ja zastanawiałem się, gdzie są ci dranie. Zamiast przegonić niemieckie samoloty, od czasu do czasu wystrzelili z działa. Widzieliśmy Rosjan. Zajęli Pragę. Obiecali, że przyjdą nam z pomocą, ale nie przyszli. Stali tam i patrzyli, jak umieramy. Zatrzymując natarcie Armii Czerwonej, Stalin w końcu ujawnił swoje plany. Powstańcy byli dla niego zbyt niezależni. Stalin chciał wyzwolić Polskę, powołując Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. To nie byli autentyczni polscy politycy. Nikt nie słyszał o tych ludziach. Stanowili zbieraninę byłych więźniów, którym nagle nakazano pełnić rolę ministrów. Marionetkowy rząd czekał na to, jak zareaguje świat. Przemierzali oni ulicę za ulicą, podkładali dynamit i wysadzali budynki. Zniszczyli prawie wszystko. Almost total. 17 stycznia 1945 roku, 6 miesięcy po tym, jak Armia Czerwona zatrzymała się na prawym brzegu Wisły, Rosjanie w końcu weszli do zrównanej z ziemią Warszawy. Niemcy, którzy wciąż plądrowali miasto, poddali się bez walki. Armia Czerwona ruszyła na Berlin. W lutym Wielka Trójka spotkała się na konferencji w Jałcie. Tutaj Churchill i Roosevelt zgodzili się na to, by Stalin zagarnął wschodnią Europę. 6 miesięcy później II wojna światowa dobiegła końca. Władzę w Polsce przejął komunistyczny rząd kontrolowany przez Stalina. Czuliśmy się zdradzeni, przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, które w trakcie wojny były naszą największą nadzieją. Zostaliśmy porzuceni i wydani na pastwę komunistycznego reżimu. To był dla nas cios, prawdziwa zdrada. Dowódcy polskiego podziemia byli sądzeni w Moskwie. Przedstawiciele amerykańskiej i brytyjskiej ambasady pojawili się na procesie, ale nie zareagowali. Polacy walczący z nazistami zostali przedstawieni jako marionetki kapitalizmu i wrogowie ludu polskiego. Ludzie wracający z wojennej tułaczki rozpoczęli odbudowę Warszawy. Gołymi rękoma wydobywaliśmy cegły z rumowiska. Nie dysponowaliśmy materiałami ani nowoczesną technologią. Układaliśmy cegłę za cegłą. Być może to jest nasze największe zwycięstwo po tragicznej klęsce powstania. Miasto odrodziło się niczym Feniks z popiołów. Przez ponad 40 lat komunistyczny reżim zabraniał w jakikolwiek sposób uczcić bohaterstwo powstańców. Jednak pamięć o tych wydarzeniach przetrwała. Gdy papieżem został Karol Wojtyła, nastąpił wybuch. Przez pewien czas nie mieliśmy wody. Musieliśmy czołgać się do rzeki.
We were going, or rather crawling, to the river and taking the water directly from there. W jednej z oblężonych dzielnic przetrwał ogród warzywny. Tego lata warzywa, w szczególności pomidory, nadzwyczaj obrodziły. Do ogrodu było jakieś 20 metrów. Ludzie umierali z głodu i pragnienia. Niektórzy ryzykowali. Pomidory wymieszały się z ludzką krwią i fragmentami mózgu. Z 2 września upadło Stare Miasto. 9 dni później, gdy warszawiacy walczyli o przetrwanie, Armia Czerwona w końcu ruszyła do walki. Rosjanie uderzyli na Pragę. Armia Czerwona była tuż. Wszyscy sądzili, że już za kilka dni będziemy wspólnie atakować wycofujących się z miasta Niemców. Gdy powstańcy uznali, że natarcie będzie kontynuowane, Armia Czerwona stanęła. Rosjanie czekali, a niemieckie bombowce wciąż panowały nad warszawskim niebem. Proszę pana, na to mogę odpowiedzieć jedno, że... Byliśmy wściekli. Niemcy atakowali nas z powietrza, a ja zastanawiałem się, gdzie są ci dranie. Zamiast przegonić niemieckie samoloty, od czasu do czasu wystrzelili z działa. Widzieliśmy Rosjan. Zajęli Pragę. Obiecali, że przyjdą nam z pomocą, ale nie przyszli. Stali tam i patrzyli, jak umieramy. Zatrzymując natarcie Armii Czerwonej, Stalin w końcu ujawnił swoje plany. Powstańcy byli dla niego zbyt niezależni. Stalin chciał wyzwolić Polskę, powołując Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. To nie byli autentyczni powstańcy szykowali broń. Cywile w napięciu wsłuchiwali się w dudnienie salw odległej artylerii. 30 lipca Armia Czerwona znajdowała się zaledwie 10 km od Warszawy. Następnego ranka generał Burkomorowski zadecydował, że powstanie rozpocznie się 1 sierpnia o godzinie 17. Młodzi ludzie, wielu nie miało nawet 20 lat, chwycili za broń i założyli na ramiona biało-czerwone opaski. Proszę pana, trudno. Trudno opisać ten pierwszy dzień. Mieliśmy serdecznie dość Niemców, okupacji i aresztowań. Myśleliśmy tylko o tym, by chwycić za broń i ruszyć do walki. Pierwszego sierpnia o godzinie 17 rozpoczęło się powstanie warszawskie. Powstańcy zaatakowali 180 rozrzuconych po mieście niemieckich placówek. Po kilku dniach ciężkich walk zdobyli elektrownię, a także silnie bronioną pocztę główną. Powstańcy odnieśli pierwsze sukcesy. W ogóle byliśmy jak w transie. W końcu mogliśmy walczyć i nie musieliśmy ukrywać broni pod płaszczami. To było niesamowite. Każdy czuł to samo. Uniesienie, radość, zachwyt. Not only
Wszyscy mieszkańcy czekali na ten moment. Warszawa była wolna. Pytanie brzmiało, jak długo uda się bronić stolicy? Powstanie przebiegało po myśli Polaków. Po dwóch dniach zażartych walk, powstańcy opanowali 4 z 8 dzielnic Warszawy. Panował niezwykły entuzjazm. Wszędzie wywieszano polskie flagi. Cywile, w tym kobiety i dzieci, zbierali płyty chodnikowe i meble, przewracali Przez pewien czas nie mieliśmy wody. Musieliśmy czołgać się do rzeki. W jednej z oblężonych dzielnic przetrwał ogród warzywny. Tego lata warzywa, w szczególności pomidory, nadzwyczaj obrodziły. Do ogrodu było jakieś 20 metrów. Ludzie umierali z głodu i pragnienia. Niektórzy ryzykowali. Pomidory wymieszały się z ludzką krwią i fragmentami mózgu. Z 2 września upadło Stare Miasto. 9 dni później, gdy warszawiacy walczyli o przetrwanie, Armia Czerwona w końcu ruszyła do walki. Rosjanie uderzyli na Pragę. Armia Czerwona była tuż. Wszyscy sądzili, że już za kilka dni będziemy wspólnie atakować wycofujących się z miasta Niemców. Gdy powstańcy uznali, że natarcie będzie kontynuowane, Armia Czerwona stanęła. Rosjanie czekali, a niemieckie bombowce wciąż panowały nad warszawskim niebem. Proszę pana, na to mogę odpowiedzieć jedno, że... Byliśmy wściekli. Niemcy atakowali nas z powietrza, a ja zastanawiałem się, gdzie są ci dranie. Zamiast przegonić niemieckie samoloty, od czasu do czasu wystrzelili z działa. Widzieliśmy Rosjan. Zajęli Pragę. Obiecali, że przyjdą nam z pomocą, ale nie przyszli. Stali tam i patrzyli, jak umieramy. Zatrzymując natarcie Armii Czerwonej, Stalin w końcu ujawnił swoje plany. Powstańcy byli dla niego zbyt niezależni. Stalin chciał wyzwolić Polskę, powołując Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. To nie podziemia, byli sądzeni w Moskwie. Przedstawiciele amerykańskiej i brytyjskiej ambasady pojawili się na procesie, ale nie zareagowali. Polacy walczący z nazistami zostali przedstawieni jako marionetki kapitalizmu i wrogowie ludu polskiego. Ludzie wracający z wojennej tułaczki rozpoczęli odbudowę Warszawy. Gołymi rękoma wydobywaliśmy cegły z rumowiska. Nie dysponowaliśmy materiałami ani nowoczesną technologią. Układaliśmy cegłę za cegłą. Być może to jest nasze największe zwycięstwo po tragicznej klęsce powstania. Miasto odrodziło się niczym Feniks z popiołów.
Przez ponad 40 lat komunistyczny reżim zabraniał w jakikolwiek sposób uczcić bohaterstwo powstańców. Jednak pamięć o tych wydarzeniach przetrwała. Gdy papieżem został Karol Wojtyła, nastąpił wybuch polskiego patriotyzmu. W roku 1979, podczas wizyty w ojczyźnie, Jan Paweł II publicznie wspominał bohaterów powstania. Rok później powstała Solidarność. W ciągu 10 lat komunizm upadł. Polska odzyskała wolność w 1990 roku. Powstańców i działaczy Solidarności łączyło to, co czuli. Wierzyli, że Polacy mają prawo do niepodległości. Ze wszystkich komunistycznych krajów kontrolowanych przez Moskwę, Polska była tym najbardziej buntowniczym. Myślę, że Powstanie Warszawskie było tragiczną lekcją. Dopiero pokojowa rewolucja dała oczekiwany rezultat. Może dzięki tragicznemu przebiegowi powstania działacze Solidarności zrozumieli, że nie zwyciężą siłą. Po odzyskaniu suwerenności Polacy mogli wreszcie uczcić pamięć bohaterów powstania. W końcu dzieci w szkołach mogły, ludzie trafili do obozów koncentracyjnych albo na roboty do Niemiec. Dowódcy powstania nie zadbali o bezpieczeństwo cywilów. Jedenastego października 1944 roku Hitler nakazał zrównać z ziemią to, co zostało z Warszawy. Jak zrównać z ziemią miasto? Niemcy stworzyli Vernichtung Kommando, czyli drużyny saperów. Przemierzali oni ulicę za ulicą, podkładali... Stalin obiecał, że po przegrupowaniu wojsk rozpoczną się zrzuty broni i amunicji. Do tego czasu Polacy musieli radzić sobie sami. Bitwa nabrała całkiem innego wymiaru. Warszawa była jedynym miastem, które powstało przeciw Niemcom. Dla przykładu i z zemsty Hitler kazał zrównać miasto z ziemią. Niemcy rozpoczęli kontratak i musieliśmy się cofać. Wtedy zaczęły się potężne bombardowania. Ginęło więcej cywilów niż powstańców. Zapadały się całe budynki. Ludzie ginęli pod gruzami. Hitler powierzył stłumienie powstania między innymi brygadzie Dirlewangera, jednemu z najbardziej bezwzględnych oddziałów frontu wschodniego. To były krwiożercze zbiry, a nie żołnierze. Mordercy i gwałciciele. Potrafili polać jeńców benzyną i spalić ich żywcem. Bardzo młodych, bardzo pijanych. Byli bardzo młodzi i bardzo pijani. Zaciągnęli ludzi do piwnicy i wszystkich rozstrzelali. Upadłam, organizowały ruch konspiracyjny przeciwko okupantowi.
Te oddziały stanowiły część państwa podziemnego. Zostały stworzone, by walczyć o odzyskanie niepodległości. Polska Armia Krajowa była największą organizacją zbrojnego oporu w okupowanej Europie. W samej Warszawie działało 40 tysięcy gotowych do walki powstańców. Jeśli wróg okupuje twój kraj, pozostaje tylko przyłączyć się do ruchu konspiracyjnego. Młodzi ludzie zaczynali od roznoszenia prasy podziemnej. W międzyczasie kończyli szkołę. Do Armii Krajowej wstępowali nawet 16-latkowie. W wieku 18 lat rekruci przechodzili szkolenie wojskowe. Każdy, kto chciał walczyć za ojczyznę, mógł się przyłączyć. Młodzież była zaangażowana w tak zwany mały sabotaż. Malowaliśmy na murach nasze symbole, naklejaliśmy plakaty i roznosiliśmy ulotki. Robiliśmy to z wielkim poświęceniem, a warszawiacy nas popierali. Przydzielono mi grupę młodzieńców. Byłem odpowiedzialny za ich szkolenie. 4 razy w tygodniu, głównie wieczorami, przez co najmniej godzinę uczyłem ich, jak używać broni. Byliśmy pewni, że w końcu nadejdzie czas, gdy będziemy mogli zemścić się na okupancie. Walkę zaczęto od ataków na niemieckie ciężarówki i wykolejania pociągów. Potem podkładano bomby w koszarach SS i wykonywano wyroki na oficerach niemieckich. Ruch oporu był coraz silniejszy, desperacja Niemców również. Pierwsze aresztowania gestapo przeprowadziło na podstawie książki telefonicznej. Aresztowano każdego z tytułem profesora, doktora czy inżyniera. Mordowali 100 Polaków za każdego zabitego Niemca. Przeprowadzali łapanki, odbywały się publiczne egzekucje. Na skrzyżowaniach głównych ulic stały szubienice. Wychodząc z domu, każdy mógł zostać zatrzymany przez niemiecki patrol i zabrany do aresztu. Ludzie znikali bez śladu. 2 miesiące po wybuchu powstania Niemcy uderzyli na Żoliborz, jedną z ostatnich dzielnic kontrolowanych przez Armię Krajową. Następnego dnia złamali opór obrońców. Powstanie upadło. Trzymałam w ramionach małego chłopca, który umierał. Spojrzał na mnie i powiedział: mam nadzieję, że to wszystko nie na próżno. Oficjalna kapitulacja nastąpiła 2 października 1944 roku. Pamiętam ten zimny, październikowy poranek. Wyglądaliśmy dokładnie tak, jak postrzegali nas Niemcy, niczym podludzie. Byliśmy głodni i wynędzniali. Nie poznalibyśmy własnego odbicia w lustrze. W trakcie 63 dni walk zginęło 200 tysięcy Polaków. Układ kapitulacyjny zapewniał powstańcom prawa kombatanckie. Jednak cywile nie mieli takich przywilejów. Pozostawiono ich samym sobie. Niemcy wydalili z miasta wszystkich mieszkańców. Ci ludzie trafili do obozów koncentracyjnych albo na roboty do Niemiec. Dowódcy powstania nie zadbali o bezpieczeństwo cywilów.
11 października 1944 roku Hitler nakazał zrównać z ziemią to, co zostało z Warszawy. Jak zrównać z ziemią miasto? Niemcy stworzyli Vernichtung Kommando, czyli drużyny saperów. Przemierzali oni ulicę za ulicą, podkładali dynamit i wysadzali budynki. Zniszczyli prawie wszystko. Siedemnastego stycznia 1945 roku, 6 miesięcy po tym, jak Armia Czerwona zatrzymała się na prawym brzegu Wisły, Rosjanie w końcu weszli do zrównanej z ziemią Warszawy. Niemcy, którzy wciąż plądrowali miasto,